Cześć, zapraszam na test przenośnego irygatora dentystycznego Mediatech MT6512. Irygator dentystyczny delikatnie i skutecznie płuka przestrzenie międzyzębowe, protezy, korony i mosty. Tak więc sporo osób może być zainteresowanych tego typu sprzętem. Z irygatora mogą korzystać wszyscy ci, którzy chcą zadbać o odpowiednią higienę jamy ustnej, osoby z krwawiącymi dziąsłami, ciasnymi przestrzeniami międzyzębowymi, implantami i mostami, albo też i aparatami ortodontycznymi. W zestawie otrzymujemy instrukcję obsługi w języku polskim, tak więc warto z nią się na samym początku zapoznać, tak aby można było użytkować urządzenie zgodnie z instrukcją. Urządzenie posiada trzy tryby pracy. Normalny, delikatny i tryb pulsacyjny. Wbudowany akumulator pozwala na 8 godzin pracy. Zbiornik posiada pojemność 150 ml na wodę lub płyn do płukania ust, jednak najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest korzystać z wody. W zestawie otrzymujemy 3 rodzaje końcówek do czyszczenia języka, dziąseł oraz przestrzeni w okolicach aparatu, z czego dwie końcówki są takie same. Różnią się tylko kolorem obwódki, zielony i niebieski. Włożenie końcówki do irygatora to po prostu wciśnięcie przy samym końcu w górnej części naszego irygatora, a gdy chcemy wyciągnąć końcówkę, wymienić ją, wystarczy wcisnąć odpowiedni przycisk na obudowie irygatora. Na samym początku, po przeczytaniu instrukcji obsługi, powinniśmy nasze urządzenie naładować, wykorzystując przewód, który jest w zestawie. Należy zwrócić uwagę, że w zestawie nie mamy żadnego adaptera zasilacza sieciowego, zatem musimy skorzystać na przykład z ładowarki do smartfona, tableta albo z dowolnego portu USB w naszym komputerze, laptopie czy też innym urządzeniu, które umożliwia ładowanie urządzeń. Dobrym przykładem będzie tutaj wykorzystanie powerbanka, jeżeli jesteśmy szczególnie w podróży albo w miejscu, gdzie nie mamy gniazdka elektrycznego. Gdy urządzenie jest ładowane, mruga nam kontrolka. Jeżeli naładowane zostanie w pełni, kontrolka przestanie nam mrugać. Gdy zakończymy proces ładowania, wkładamy gumową wtyczkę, zabezpieczając urządzenie przed wodą. Następnie musimy napełnić pojemnik na wodę i mamy tutaj dwie opcje do wyboru. Najprostsza opcja to po prostu tutaj odchylić klapkę zabezpieczoną uszczelką i wlać wodę. Ewentualnie możemy wysunąć cały zbiornik, tak jak tutaj widzicie, i tutaj też mamy otwór, do którego możemy wodę wlać. Tak więc mamy dwie opcje do uzupełnienia wody. Bardzo istotnym jest tutaj dbanie o higienę tego urządzenia. Tak więc gdy tylko zakończymy użytkowanie, powinniśmy osuszyć urządzenie, to znaczy przetrzeć z zewnątrz, następnie pozbyć się wody ze zbiornika i z dyszy poprzez przyciśnięcie przycisku, tak aby woda nie zalegała w żadnym miejscu i żeby nie rozwijały się bakterie. Do czyszczenia urządzenia powinniśmy używać tylko i wyłącznie wody lub neutralnego środka czyszczącego. Bardzo istotnym jest tutaj, aby napełniać pojemnik wodą nie cieplejszą niż 50 stopni Celsjusza. To jest bardzo istotne. Jeżeli będzie to wyższa temperatura, może uszkodzić się zbiornik, może uszkodzić się dysza, może uszkodzić się na przykład wężyk pompy wody lub też uszczelka od pokrywy. Pokażę Wam teraz, jak pracują dysze, czyli w jaki sposób wypuszczają wodę. Ciśnienie wody wydobywające się z dysz kształtuje się w zakresie od 40 do 80 PSI. Około 1400 impulsów na minutę jest generowanych w trybie pulsacyjnym. Hałas generowany przez urządzenie kształtuje się na poziomie poniżej 75 dB. Jak widzicie, demontaż końcówki dyszy jest bezproblemowy, wystarczy nacisnąć przycisk. Wkładamy bez wciśniętego przycisku. Oczywiście możemy obrócić końcówkę, czyli naszą dyszę, 360 stopni, czyli w dowolnym kierunku, zależnie od naszych potrzeb.
Urządzenie waży 272 gramy, tak więc nie jest ciężkie i bez problemu możemy spakować do naszej torby podróżnej, gdy gdzieś po prostu jedziemy. Jednak jeżeli chodzi o mnie, ja zwolennikiem tego typu sprzętu nie będę, bo w moim przypadku wystarczy mi po prostu szczoteczka do zębów i pasta i daję sobie bez problemu radę z czyszczeniem swoich zębów. Ale w pełni rozumiem, że są osoby, które są zwolennikami irygatorów i albo potrzebują użytkować to urządzenie, albo po prostu mają takie zalecenie od dentysty. Zróbmy sobie taki mały test tutaj przy umywalce. Na powierzchni umywalki rozsmarowałem czarną pastę do zębów, dzięki czemu będziecie bardzo dobrze mogli zobaczyć, jak pracuje urządzenie w różnych trybach. Tak więc po kolei włączymy każdy z trybów, a na sam początek włączymy tryb normal, czyli najmocniejszy, ale ciągły. Jak widać, ciśnienie robi swoje, usuwa pastę, która już zeschła. Włączymy teraz drugi tryb, delikatny, tak więc ciśnienie będzie mniejsze, urządzenie będzie pracować ciszej. Jest to szczególnie zalecany tryb dla osób, które mają nadwrażliwe dziąsła i po prostu większe ciśnienie sprawia im na przykład ból. Jak łatwo zauważyć, zbiornik bardzo szybko się wyczerpuje i trzeba co chwileczkę dolewać wody, tak więc jest to troszeczkę mało komfortowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o mnie osobiście i troszeczkę mnie to, powiem szczerze, drażni, bo chwila użytkowania tego urządzenia i za chwileczkę musimy znowu dolewać wodę. Sprawdźmy jeszcze następny tryb, czyli tryb pulsacyjny, gdzie około 1400 impulsów jest generowanych na jedną minutę. Słychać to pulsacyjne działanie. Zaobserwować możecie, że gdy tylko przechylam urządzenie do takiego poziomu, to przestaje tryskać wodą, ponieważ wężyk nie dosięga wody w zbiorniku, tylko chwyta powietrze. No nic, znowu woda się skończyła, tak więc dolejemy i wykonamy test, jak mniej więcej powinno użytkować się to urządzenie w realnych warunkach. Tak więc nie jestem tutaj specjalnie doświadczony, ale zapytałem kilka osób, w jaki sposób należy tego użytkować oraz przeczytałem instrukcję obsługi. Zatem usta delikatnie mają być otwarte, tak aby woda miała swobodną możliwość wypływania. Szczerze Wam powiem, mnie to urządzenie nie przekonało i raczej z tego korzystać nie będę. Ciekaw jestem Waszego zdania na temat irygatorów. Korzystacie, nie korzystacie. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć Wam!